Witajcie, dzisiaj pokażę Wam Leylanda 270 w bardzo fajnym stanie. Model 270, rok produkcji 7.3, Svogelslev Maskin Fabrik, czyli tam koło Roskilde, był sprzedany w 73 roku, czyli ja dopiero za 2 lata wyszedłem na świat. Ciągnik z turem i zaraz zrobię mu zimny start i pokażę Wam go dokładniej. Zobaczcie, jakiej firmy jest Tour Alo. 800 kg podnosi. Alo. Dałem mu akumulator, bo miał taki stary już, bo stał u tego właściciela długo. Spójrzcie na podłogę. Jaki stan. No dobra, odpalamy go. A rura wydechowa ta, co jest tutaj emaliowana, to takiej jeszcze nie spotkałem. Nawet Szarikowi Misiowi się podoba ten ciągnik. Jest godzina 12. Jest godzina 12 i mamy gdzieś 5 stopni. Jest 11.30 nawet chyba i mamy 5 stopni około. I w nocy był prawie przymrozek, albo było zero i zaczęło się odpali. Prawie 5000 motogodzin, 4900. Wszystkie wskaźniki działają. Paliwo zobaczymy, czy się podniesie. Jedziemy. Leyland ma wspomaganie. Elegancko się kręci. Pokażę Wam go całego ładnie. Bo tam Szarik z Misiem szczekali. To są zazdrośni o Leylanda. Czyli ma w zestawie Tour Alo. I ma z tyłu wieżę od widlaka, specjalnie dedykowaną, bo on pracował na jakiejś budowie. Nie pracował nigdy w polu, także nie jest zamęczony. Wszystko tu ma bardzo ładne. Zaraz zobaczymy, czy ten maszt ładnie podniesie. Jak na 73 rok, model 270, i teraz jak spojrzymy na traktor, datę, produkowane były od 7.2 do 7.6, 7.2 do 7.6, silnik ma Leylanda model 498NT, 3.8 litra, generuje 75 koni. Szkoda, że nie mamy momentu obrotowego. Transmission, czyli przekładnia. Manualna 10 w przód, 2 do tyłu. I mamy 1.5 plus reverse. 1 do 5 plus wsteczny w dwóch zakresach. Low, high. Szybkie, wolne. Także widzicie, Leyli ma 75 koni. Bardzo fajny stan. Podłoga zero zgnicia. Takie, wiele widziałem Leylandów, ale ten jest naprawdę w super stanie. Blokada dyferencjału, szybkie, wolne. 5 biegów plus wsteczny. I przekładnia tu, zobaczcie, jaki monolit.
podobna do silnika w Spitfire'ze, do silnika Merlin. Takie cztery też były w Lancasterach, bo to jest angielski Leyland, czyli Spitfire. Drzwi ma i ma tylną szybę zero zgnicia. Zobaczcie, jaki mój Ferguson ma zgniętą kabinę, a Leyland w jakim jest fajnym stanie. I ma tylko 15 koni różnicy uciągu. Zero wycieków. Tu mamy wspomaganko. Tu woda z tura wycieka, z rury. Dałem mu nowe klemy. British Leyland. Brytyjski Leyland. Silnik w pięknym stanie jest, naprawdę. Tutaj ktoś robił tuning na aż na 4 opaski. Mamy zbiornik paliwa z gauge'em, czyli z miarką, ze wskaźnikiem. Teraz sprawdzimy, co to jest ten wąż na zewnątrz. Tak się prezentuje. Aha, on ma tutaj taką komorę, którędy zasysa powietrze. Do kabiny? O, tu jest nagrzewnica od silnika, to nagrzewa i powietrze idzie do... No, jak ktoś z was ma Leylanda, to powiedzcie, czy dobrze mówię. To się nagrzewa od silnika i ten wąż wciąga powietrze ciepłe do kabiny i tak się nagrzewa ciągnik. Bo to ma grubość jakieś 5 cm, 6, 7. Takie rozwiązanie ma Leli. Wspomaganie, zero luzów. Dorki jest zdolny. Tu mamy podnośnik, podnoszenie. Zaraz przetestujemy mu tura. I tu mamy zrywkę do tura. Tak się Leyland ze środka prezentuje. Pod sufitkę ma Made in Germany tutaj. Olej skrzyni. Wszystko jest. Wysoko podnosi, czyli gdzieś na 2 metry.
Jak widzicie, Lejlandzik hamuje na oba koła. Lewe i prawe, ma igła hamulce. Tutaj mamy zawór, który musimy przełączyć, jeżeli chcemy używać tura lub jeżeli chcemy używać masztu. Tu mamy jeszcze jedno wyjście hydrauliczne, albo to jest po prostu powrót. Tu mamy włączanie wałka PTO, wałka odbioru mocy. Prawdopodobnie nigdy w życiu nie był używany, bo on na budowie chyba robił ten Leli. Także to jest ciągnik klasy Ursusa C360. Tylko że ma 75 koni, wspomaganie. I naprawdę, jak widzieliście, wszystkie biegi fajnie chodzą, nie ma luzów, jest wspomaganie. Hydraulika też jest, no. Podoba mi się w nim ta rura wdechowa emaliowana. Plus iskrochron. Także piszcie w komentarzach, co macie Lejlandy 270, jak one wam się sprawują, czy to są dobre ciągniki, jesteście z nich zadowoleni, czy nie. Jeszcze wam dodam, że jakby ktoś z was chciał półosie całe, to mam dwie te półosie całe. Od Lejlanda 270 albo od Lejlanda 272, nie wiem od jakiego, bo leżą u mnie już 10 lat na palecie. Te dwie kompletne półosie mam. Z tymi hamulcami. Znaczy się po prostu są odkręcone tutaj na tych śrubach całe półosie. Jakby ktoś z was potrzebował, takie cudo. Opony z tyłu ma 38, a z przodu ma normalnie 16. Lecę dalej. To jest sprzęgło od wałka chyba odbioru mocy włączania. Dajcie mi znać w komentarzu, czy to jest sprzęgło od wałka odbioru mocy. Napiszcie, jak to działa tym Lelim. Zobaczcie, jak on pali. Miód. Mamy 15 marca, jak widzicie, tak wygląda teraz obecnie kurnik. Są wylane fundamenty, podłoga ze styropianem. No i teraz mam broczki fundamentowe, zalewowe, ale ruszę dopiero w następnym tygodniu dalej. A filmy wszystkie z budowy kurnika to dopiero zobaczycie wszystkie odcinki, nie wiem, będzie ich myślę, że około 10, może 15. Jak kury będą już tutaj znosić jajka. A tymczasem Lejland pomoże mi w budowie kurnika, bo tak o paletki podwiozę sobie masztem, no i turem tutaj żwir mogę ładować. Będę musiał mieszać żwir do pustaków zalewowych razem z żwirem 8.16. Nie, to nie jest 8.16. Tak, 8.16. A jakbyście chcieli kupić tak dobre bloczki, to wiecie gdzie. Tutaj właśnie. Będziemy je układać i tu będziemy kłaść zbrojenie, tylko trzy, na pierwszym poziomie, na środkowym i na ostatnim, i zalewamy to betonem i później będziemy robić strop.